YouTube Shorts są cały czas aktualizowane. Co jakiś czas wprowadzane są nowe funkcje, które możemy wykorzystać przy nagrywaniu naszych filmów. Jedną z najnowszych opcji jest możliwość odpowiadania na komentarze, nagrywając shorta. Jest to świetna opcja, aby zwiększyć zaangażowanie na kanale, która działa już bardzo dobrze na TikToku, tak więc wydaje mi się, że i tutaj bardzo fajnie się przyjmie. Tak więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam, gdzie tą funkcję znaleźć i jak ją wykorzystać w praktyce. Tak więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to otworzyć aplikację YouTube'a na telefonie, no i tu oczywiście musimy mieć zalogowany nasz kanał. Kolejna rzecz, to wybieramy komentarz, na który właśnie chcemy odpowiedzieć. Ja tu wybrałam konkretny komentarz, gdzie zostałam poproszona, aby właśnie taki tutorial nagrać. Więc jak możemy tu przeczytać, mamy nagrać coś o nowych funkcjach, jak odpowiadanie shortsem na komentarz. No i teraz pokażę Wam, jak właśnie to zrobić. Zaraz pod komentarzem mamy takie cztery ikonki. Łapkę w górę, łapkę w dół, a następnie taka jakby wiadomość. Więc klikamy właśnie na tą ikonkę. I teraz pojawia nam się taki ekran, gdzie możemy napisać wiadomość. Od razu wyskoczyła nam też klawiatura, ale też z prawej strony pojawia się taka mała ikonka shortsa z plusikiem. I to właśnie tą ikonkę musimy kliknąć, aby nagrać shortsa z odpowiedzią na komentarz. I teraz uruchomiła nam się kamera i możemy nagrać shortsa. Możemy wybrać albo kamerę tylną, którą jak widzicie mam teraz skierowaną na klawiaturę, albo jeżeli chcemy coś powiedzieć w filmie, no to oczywiście wybierzemy kamerę selfie, tak więc ja teraz zmienię kamerę na tą drugą i teraz mogę już nagrywać shortsa w odpowiedzi na komentarz. Więc teraz sobie szybko nagram, że nagrywam tutorial właśnie w odpowiedzi na komentarz, nagrać coś o nowych funkcjach, jak odpowiadanie shortsem na komentarz. No i właśnie ten tutorial jest teraz nagrywany dla Was na YouTube'a. I teraz klikamy w tą ikonkę z prawej strony, taki haczyk, i w tym momencie możemy sobie zmienić wielkość oraz pozycję tego właśnie komentarza. Więc jeśli chwycimy jednym palcem, no to możemy tutaj przemieszczać ten komentarz po ekranie, natomiast dwoma palcami możemy go zmniejszyć albo powiększyć, więc ja go zmniejszę i na przykład przesunę tutaj gdzieś u góry nad moją głowę albo gdzieś tu na dole, tak żeby też nie zasłaniał połowy ekranu. No i jeśli jesteśmy zadowoleni, no to możemy tutaj jeszcze dodać jakiś tekst, możemy dodać dźwięk, czyli tak normalnie jak nagrywamy shortsa, a jak skończymy, to klikamy dalej. No i teraz już mamy normalny ekran shortsa, tak jak zwykle dodaję opis, tytuł, wybieramy miniaturkę, ustawiamy tutaj pozostałe rzeczy, no i klikamy dodaj. Więc jak widzicie, jest to bardzo proste. Ja na pewno będę korzystać z tej funkcji w przyszłości. Dajcie znać, czy Wy też planujecie, bo wydaje mi się, że jest to właśnie fajna sprawa, szczególnie jeśli mamy dużo zapytań pod naszymi shortsami, no to w ten sposób możemy tutaj szybko odpowiedzieć i tym samym budować zaangażowanie pod naszym kanałem, ponieważ widzowie wiedzą, że będziemy chętnie odpowiadać na komentarze, więc też chętniej te komentarze będą zostawiać. Dajcie znać, czy ten tutorial Wam się podobał, czy chcecie więcej podobnych. Jeśli tak, to możecie mi napisać w komentarzu, jakiego typu tutoriale chcecie, żebym nagrała, co Was konkretnie interesuje. Jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. To bardzo, bardzo dużo znaczy dla tego kanału, pomaga mu się rozwijać. Zachęcam też do subskrypcji, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A na dziś to tyle. Cześć i do zobaczenia następnym razem.